Witam serdecznie na dzisiejszej prezentacji siewnik marki Agromash, model SR300, wyposażony w 25 redlic dwutalerzowych samoczyszczących wraz z kółeczkiem kopiującym. Kółko kopiujące jest bardzo przydatne przy siewie rzepaku, pozwala nam, to jest oczywiście nieprzykręcone jeszcze, pozwala nam określić głębokość siewu i wtedy siewnik pięknie nam utrzyma głębokość siewu, gdzie przy rzepaku jest to najważniejszy element przy siewie. Bez problemu jest ładnie regulowane tutaj głębokość pracy. Za pomocą kółeczka, które teraz mamy na betonie sobie ustawione, mamy w najniższym położeniu mamy centymetr. Także do rzepaku powinna być już optymalnie. Docisk mamy regulowany redlic bezstopniowo, także docisk możemy sobie też ustawić tak jak ma być do określonej ziemi, którą macie, drodzy Państwo, drodzy użytkownicy, na swoim polu. Tutaj sobie regulujemy docisk bezstopniowo, skala jest tylko skalą orientacyjną. Trzeba sprawdzać wszystko, trzeba podejść z tyłu, wziąć sekcję w rękę, żeby zobaczyć, czy aby nie za mocno napięte. Wszystko trzeba sprawdzić u siebie na polu. Maszyna ta akurat wyposażona jest w podesz załadunkowy, szeroki podesz załadunkowy. Jeśli ktoś sypie jeszcze z woreczków, to pozwoli na bezpieczny załadunek, żeby nie spaść i sobie kostek nie poobcierać. W standardzie wyposażona jest wyciąganie. Tutaj w środeczku mamy schowane jeszcze kółeczka dociskowe, to co pokazałem na początku. Tu mamy piękną kratę, na którą możemy położyć woreczek, żeby nam nie wpadł do środka i możemy ładnie zasypać do pełna maszynę. Tu mamy kółeczka znaczników, tu mamy najprostszy sterowniczek, włącz, wyłącz do ścieżek, do przejazdów. Trzeba pamiętać, jest możliwość wybrania sterownika, żeby sam liczył, kwestia ile kto wydać w te pieniążków. Duża skrzynia nasienna, bardzo ładnie wykonana maszyna, od kilku lat na rynku, sprawdzona konstrukcja, przekładnia olejowa bezstopniowa, regulacja przekładni. Pamiętajcie tylko Państwo, że jak przestawiacie przekładnię, macie na przykład tabela Wam sugeruje na 30, tabela Wam sugeruje na przykład na 30, ustawicie na 30, potem przestawiacie przekładnię, to trzeba zrobić minimum, maksimum i na przykład 32, żeby ta przekładnia się teoretycznie przestawiła. Kilka obrotów korbą, nawet 10, tą korbką zakręcić, żeby ta przekładnia się przestawiła, ułożyła. Widziałem takie próby, że ktoś miał 32, wyszło mu inaczej, sugerowało mu na 35, przestawił 35, kręcił. Nawet nic nie przestawiał przekładnie, nic, a potem ba, siewnik zasieje. W większości przypadków przy maszynach, przy obsłudze maszyn jest wina łącznika. Pozdrawiam serdecznie. Zapraszam.